coraz bardziej jawny się staje, że rząd usiłuje dokonać kolejnego absurdalnego wystąpienia, wprowadzając system G5 w telekomunikacji. Rzekomo to ma być z korzyścią dla społeczeństwa. Wracamy do tak zwanego współczynnika PSI, czyli jakie będą korzyści do strat, jakie poniesie społeczeństwo. Napisałem na ten temat kilka artykułów, można to znaleźć w internecie. Tutaj tylko podam do wiadomości pewne informacje, które ułatwią zrozumienie problemu. Otóż naukowcy podzielili częstotliwości radiowe, czy pól elektromagnetycznych, na tak zwaną alfa, beta i gamma dyspersję. Alfa dyspersja to jest to, co komórkę jak gdyby przechodzi przez komórkę, nie wnikając do środka, to jest około 100 Hz. Beta dyspersja to jest to, co przechodzi przez błonę komórkową i można na tej podstawie mierzyć stan błony komórkowej, to jest w granicach od 10 do 1 giga herca. I gamma dyspersja to jest to, co przechodzi przez wszystkie narządy w komórce, oczywiście w zależności od natężenia, uszkadzając je po kolei. Pierwsze telefony komórkowe to były z zakresu beta dyspersji. Obecnie wprowadza się tak zwane 5G, czyli częstotliwości w granicach 20-30 GHz. Każda częstotliwość to jest tylko energia. Jeżeli stosujemy taką czy inną częstotliwość, to zasięg tego pola jest różny. Przy czym krótsza fala, czyli wyższa częstotliwość, tym stacje przekaźnikowe i wzmacniające muszą być częściej stosowane. Najlepszym dowodem, że tutaj chodzi o inwigilację ludzi i ewentualnie szkodzenie ludziom, jest fakt, że już są firmy, które w tym roku tylko chcą zainstalować ponad 4450 satelitów nad całym globem, żeby przekazywać ten system 5G do wszystkich państw. Oczywistym jest, że jeżeli stosuje się falę elektromagnetyczną, to muszą być skutki negatywne. Nasze jony, znaczy inaczej, w komórce jony idą wzdłuż jakiegoś tam pola, z jednej strony do drugiej, czyli do błony komórkowej, przez błonę komórkową, do środka, tam się wbudowują w coś i jak są potem wyrzucane, to są wydalane na zewnątrz. Jeżeli my zastosujemy w obliczu tego naturalnego pola elektromagnetycznego jakieś inne pole elektromagnetyczne, to wiadomo, że kierunek i ruch tych jonów ulegnie zmianie. Bardzo łatwo to można sobie wyobrazić czy pokazać, biorąc opiłki metalu na jakimś tam stole i kładąc pod stół zwykły magnes. Jeżeli ustawimy ten magnes, to powstaną linie sił pola, które ułożą się między jednym a drugim biegunem. Otóż, jeżeli zastosujemy w stosunku do tych linii jakiś inny magnes, ale silniejszy, to oczywiście, że te linie ulegną zakłóceniu i zmienią swój kierunek. Jeżeli w naszym mózgu jony się przeruszają z jednego końca na drugi, a nagle zastosujemy jakieś pole, które działa prostopadle do tego, przykładowo, to oczywiście, że informacja z tej strony nie dojdzie na tą stronę, bo ulegnie zaburzeniu. Jest to proste doświadczenie, którym się uczy studentów szkół medycznych na drugim roku w temacie biofizyka. Zdziwienie więc budzi fakt, że tak zwani doradcy ministerialni czy jacyś inni nie mają zielonego pojęcia o tym ruchu i o tych właściwościach medycznych pól elektromagnetycznych. Najnowsze badania wykazują dwie rzeczy, czy właściwie trzy. Po pierwsze, Environmental Health Prospective wykazał na badaniu uczniów w szkołach szwajcarskich, zarówno tych państwowych, jak i prywatnych, a badaniu wziął udział ponad 700 uczestników w wieku lat 12 do 17, że pole takie
powoduje zaburzenie możliwości poznawczych tych dzieci. Czyli innymi słowy, informacja docierająca, to jest też fala elektromagnetyczna, która jest przetwarzana w naszym mózgu na obraz, zostanie zaburzona przez inne pole, to nie powstanie pamięć obrazu, tylko powstają zakłócenia. Te zakłócenia mogą spowodować różne negatywne czynniki, objawy. I tak, wiemy już, że analiza poznawcza takich dzieci ulega wyraźnemu uszkodzeniu. Wiemy również, że ludzie, którzy zostają poddani takim działaniu takiego pola, smartfony czy jakieś inne e-booki, przyjmują obraz, ale nie analizują go. W związku z czym ich zdolności analityczne i poznawcze ulegają uszkodzeniu. Jeżeli ktoś rozmawia przez telefon przed snem, to będzie miał zakłócenia snu systematyczne. Naprawa tego ruchu, tych 30 sekund rozmowy trwa w naszym mózgu około 3 godzin. Czyli jeżeli ktoś rozmawia albo w nocy się budzi i bierze komórkę, to potem będzie miał trudności w zasypianiu i śnie. Będzie się budził zmęczony. Generalnie wszystkie częstotliwości radiowe i wyższe są dla naszego, pracy naszego mózgu szkodliwe. Proszę pamiętać, że w ciągu ostatnich 100 lat natężenie pól elektromagnetycznych wzrosło ponad 10 do 100 tysięcy razy. Jeżeli ktoś dostałby nagrodę w wysokości 100 tysięcy razy większej niż jego pensja, to wiedziałby, co z tym zrobić. Natomiast jeżeli stosuje bezmyślnie na swój mózg toksyczność 100 tysięcy razy większą niż dopuszczalna dla danych komórek, to uważa, że no przecież nic się nie dzieje, ja bardzo krótko rozmawiam przez telefon. Badania wykazały jednoznacznie, że ten czynnik powoduje nie tylko niepłodność u mężczyzn i kobiet, kołatanie serca, bezsenność, bóle głowy, tak zwaną mgłę mózgową, czyli zaburzenia polegające na tym, że coś pamiętamy i to nam ucieka i po chwili znowu wraca i znowu ucieka. Nie możemy sobie tego uzmysłowić. To są wszystko badania oparte na czasopiśmie Brain News, a także na Health Perspective. I zdziwienie budzi fakt, że pomimo, że to już było wydawnictwo z listopada 2018 roku, w Polsce ani minister od zdrowia, ani główny inspektor sanitarny nie zajmują się smogiem elektromagnetycznym. Obaj uważają, że najważniejszym dla Polaków zagadnieniem jest handel szczepionkami. Natomiast poruszono i tym się zajęli smogiem atmosferycznym. Jeszcze raz powtarzam, smog to jest tylko i wyłącznie zanieczyszczenie atmosfery na wysokości ponad 100-130 metrów powstałe na skutek działania elektrofiltrów. To nie ma nic wspólnego z niską zawiesiną. Proszę zauważyć, że jeszcze do II wojny światowej większość sposobów czy systemów ocieplania to były właśnie piece i kominki. I to nie powodowało żadnych dodatkowych chorób. Natomiast rozbicie przez elektrofiltry cząstek na bardzo małe, poniżej 2-2,5, powoduje, że wnikają one do układu oddechowego, do płuc. Natomiast tak zwani rządowi specjaliści pomieszali pojęcie niskiej emisji z smogiem. No bo smog to groźniej brzmi, każdy sobie od razu widzi takie zwierzę, jak pasterz zabija tego smoka na Wawelu. Jeszcze raz wracam do konsekwencji. Otóż jeżeli dopuszczamy do likwidacji piecy, to działamy tylko i wyłącznie na szkodę mieszkańców. Po prostu chodzi o to, żeby wymusić jeszcze większy podatek na ludności mieszkającej w centrum miast. Otrzymałem takie dane,
że w Krakowie, pomimo że już 90% tych mieszkańców zmieniło system ogrzewania, to zanieczyszczenie powietrza wcale nie spadło, ale dochody firmy ogrzewczej wzrosły wielokrotnie. Normalnie podawano wcześniej, że w Krakowie 90 tysięcy mieszkań jest jeszcze wciąż zasilana starym systemem, czyli piecami. Rzekomo miasto czy rząd dofinansowuje wymianę pieca. No jest oczywistym, że rząd nic nie może dofinansować, bo najpierw musi okraść tego obywatela, żeby potem te pieniądze przeznaczyć na coś zupełnie innego niż miały być przeznaczone. Przecież w ten sposób, widzieliśmy to po reklamach, szczególnie w tak zwanych supermarketach, że tylko piece niemieckie są odpowiedniej jakości i tylko te możemy stosować zamiast tych, których mieliśmy, czyli tak zwane zmniejszoną emisją. Co jest nieprawda, bo były doskonałe piece opracowane m.in. przez profesora Dakowskiego, które miały sprawność rzędu ponad 90%. I tych piecy rząd nie wziął do produkcji, natomiast sprowadza je z zagranicy, czyli wyprowadza znowuż pieniądze podatnika. Proszę Państwa, zakończył się cyrk zwany wyborami na Ukrainie. Dlaczego mówię, że cyrk? No bo to było tak jak z Fordem. Ford, rozpoczynając seryjną produkcję samochodów, mówił, że można kupić samochód w każdym kolorze, byle był czarny. Pan Poroszenko, jak i ten nowy pan prezydent, niczym się nie różnią, są tej samej nacji. Problem może polegać tylko na tym, że ten nowy prezydent nigdy nie pracował ani politycznie, ani naukowo, w związku z czym jest typowym bolkiem pięcioklasistą. No trudno od takiego człowieka wymagać czegokolwiek. Nie ma żadnej możliwości porównania z czymkolwiek, bo on nigdy po prostu się na tym nie znał. Mówienie o wyborach na Ukrainie jest tylko w polskojęzycznej prasie niemieckich właścicieli. Przecież w 2015 roku przewodniczący ONZ-u w maju powiedział, dwukrotnie to powtórzył, że Ukraina to wewnętrzna sprawa Rosji, ponieważ Ukraina nie złożyła żadnych papierów odpowiednich w ONZ-cie, w związku z tym nie jest sprawą ONZ-u zajmowanie się tym, co się tam dzieje. To tylko nasza praca i tak zwane eunuchy intelektualne poruszają cały czas sprawę Ukrainy. Prasa zachodnia podaje, że Polska jest głównym szlakiem przerzutu uzbrojenia dla tych watach, które tam działają. Ten batalion Azow, tak często, czy Donbas, tak często reklamowane w polskiej telewizji, są głównie złożone z byłych pracowników Mossadu, czy tam Shin Betu, czy jakichś innych jednostek. W 2010 roku na stronie oficjalnej Izraela ukazała się informacja, że Izrael posiada już 8,5 miliona mieszkańców na swoim terenie, a wody jest tylko dla niecałych 4 milionów. Ten szeroko reklamowany system odsalania wody powoduje liczne straty i w miastach, w których większość wody jest dostarczana z odsalarni, powoduje wzrost zawałów mięśnia sercowego, nie mówiąc o zniszczeniu środowiska morskiego w pobliżu tych fabryk. Innymi słowy, rząd Izraela podjął decyzję w 2010 roku, że do 2018 roku 50% mieszkańców zostanie przesiedlona. Jednocześnie w tym samym czasie minister spraw wewnętrznych Izraela podał, że 85% mieszkańców Izraela to są Chazarzy, którzy przyjechali z Rosji. Zauważyliśmy też, że 2 lata później zaczął się tak zwany Majdan i przepływ mieszkańców Izraela na Ukrainę. Na 16 członków tego marionetkowego rządu aż 14 jest obywatelami Izraela. Tam nie ma żadnych Ukraińców. Wracając do historii, musimy przypomnieć, że cała Ukraina była pierwotnie zamieszkała tylko przez Chazarów. To plemię mongolsko-tureckie zostało rozbite około 820 roku przez Wikingów.
Ruś Kijowska była państwem wikingów. Tak jest do dzisiaj na mapach rosyjskich, że księstwa wikingów, te miasta państwa, było ich tam chyba 30, one tworzyły administrację państwową. Chazarzy to były ludy koczownicze, które po prostu napadały na karawany kupców i przynosiły konkretne straty. W związku z tym zorganizowano wyprawę i rozbito całe państwo. Ale ludność tam została. Potem na tych terenach byli Pieczyngowie, potem przyszli tam Tatarzy. Tatarzy jeszcze w 605 roku robili napady na Polskę i docierali aż do Gór Świętokrzyskich. To nie tak, że po bitwie pod Legnicą wszystko się skończyło. Czyli te tereny były cały czas pustoszone. Po wyprawie wiedeńskiej Sobieskiego, który przywlókł, znaczy wojska cofające się spod Wiednia przywlokły cholerę, nastąpiła redukcja ludności o prawie 30-40%. Czyli to były tereny bezludne. Dlatego tak łatwo było tam wejść Moskalowi i zająć to w czasie pierwszego rozbioru. Większość miast ukraińskich powstała tylko i wyłącznie dzięki polskiej szlachcie, która zakładała tam miasta i wsie. Ludność była przeprowadzana z Wielkopolski, z Mazowsza, ponieważ resztę tam wybiły właśnie te zagony azjatyckie. Innymi słowy, w ciągu tylko ostatniego XX wieku na Ukrainie praktycznie nie ma rodziny, która by miała trzy pokolenia mieszkające w jednym miejscu. Cały czas były eksmisje, sprowadzania uchodźcy, nachodźcy i tak dalej. Trudno więc mówić o jakimś jednym państwie ukraińskim. Nieznajomość tej historii jest tak wielka, że większość historyków zajmujących się tematem myli nawet dwa podstawowe pojęcia, czyli tak zwaną kozaczyznę. Kozacy, ci zadnieprzańscy na porochach, to była piechota. Ludność uciekinierzy z całej Europy. Jeżeli gdzieś został wyklęty, otrzymał anatemę, groził mu jakiś tam wyrok sądowy, to uciekał na Zaporoże. To były obozy czegoś w rodzaju legii cudzoziemskiej, które można było wynająć za pieniądze do walki. Takim typowym oddziałem byli Lisowszczycy. Oddziały, które walczyły aż do Murmańska czy do Atlantyku. Natomiast kozacy, którzy brali udział w likwidowaniu powstań listopadowego czy styczniowego, to byli ludzie z nadwołgi. To byli zbiegli chłopi z caratu. Oni mieli właśnie oddziały konne z 3-metrowymi pikami, którymi dobijali rannych. Są dwie różne instytucje. Obecnie także nie ma żadnego systemu edukacji na tych terenach, bo na przykład do dnia dzisiejszego uważa się Chmielnickiego za jakiegoś bohatera Ukrainy, a przecież ten człowiek, co historycy jawnie podają, wymordował ponad 100 tysięcy ludności ukraińskiej, bo mu przeszkadzała. Nie mówiąc już o wymordowaniu też podobno 100 tysięcy Żydów i nikt go nie posądza o antysemityzm. Obecnie uznaje się już, że Krym, co można sprawdzić na mapach Gogli, jest już całkowicie powrócił do Rosji, tak samo jak Zagłębie Donieckie. Kiedy nastąpi prawdziwy podział Ukrainy, trudno przewidzieć, ale wszystko wskazuje na to, że wraz z słońcem temperatura
się podnosi i przyspiesza. I tutaj może dwa krótkie zdania o temperaturze. Już obecnie, czyli w połowie kwietnia, temperatura na kolektorach w rejonie Trójmiasta przekracza 65 stopni. Mamy kilka uczelni technicznych, które wypuszczają kilkaset studentów rocznie. Zdziwienie więc budzi fakt, że poziom edukacji jest tak niski, że ci młodzi ludzie, wracając do swoich domów, nie budują, nie instalują kolektorów, tylko nadal płacą haracz energii, czyli głównemu operatorowi prądu na tym rejonie. Nasłonecznienie Trójmiasta jest dużo większe niż nasłonecznienie Zakopanego i wiadomo to od lat 60. Więc jaki jest poziom edukacji i wykorzystania praktycznych wiadomości na tym terenie, wskazuje właśnie liczba kolektorów na dachach domów. Na południu Polski widzimy je często, na północy praktycznie nie ma. Proszę Państwa, wielkie zdziwienie budzą rozmaitego rodzaju akcje nazwane ekologicznymi. Niektóre gminy, nie będę z litości wymieniał ich nazwy, ogłaszają konkursy, dając nagrody po 100 tysięcy złotych za najlepszy projekt jakiś tam ekologiczny. Ostatnio modne się stały projekty poprawiające liczebność pszczół w Polsce. Najpierw radni danej gminy muszą okraść swoich sąsiadów, żeby tą nagrodę 100 tysięcy złotych stworzyć. To jest bezdyskusyjne. Problem polega na tym, że to jest typowa fałszywa flaga. Od 2003 roku nad naszymi głowami nieznane samoloty, nieoznakowane, rozsypują rozmaitego rodzaju śmieci. Od 2009 roku nasilenie tych oprysków wzrosło wielokrotnie. W tej chwili nad miastami można znaleźć niekiedy 4-5 samolotów jednocześnie latających. Z pewnych źródeł wiadomo, że to mogą być właśnie samoloty ukraińskie jako tańsze, ale z drugiej strony słyszałem, że zmusza się też polskich pilotów, żeby własnych rodaków truli. Dlaczego to ma związek z pszczołami? Ano dlatego, że to się nazywa znikanie pszczół. Jeżeli pszczoły ulegają jakiejś zarazie, czy chorobie, czy są zatrute, to znajdujemy ich martwe ciała w pobliżu ula. Natomiast w Polsce obserwujemy problem znikania pszczół. Problem ten po raz pierwszy został opisany w Kalifornii w 74 czy 5 roku, kiedy wielki tir wywrócił się na zakręcie i 300 uli uległo rozbiciu. No, nikt nie był w stanie wyjaśnić, po jaką cholerę te 300 uli wywieziono z Kalifornii na Alaskę. Otóż w związku z sypaniem tych oprysków pszczoły znikały i trzeba było wozić ule z jednego rejonu wegetacji do innego rejonu wegetacji, ponieważ w przeciwnym wypadku nie mielibyśmy owoców. Ten proceder uprawiany jest wszędzie tam, gdzie stają wojska amerykańskie, bo zastosowano to po raz pierwszy w celu obniżenia jonosfery i zastosowaniu radarów horyzontalnych. To było i w Bośni w czasie rozpadu czy rozbicia Jugosławii, to samo było w Gruzji w czasie tej wojny. W Polsce w ostatnich 3 latach nasiliło to się w sposób istotny. I zamiast te wszystkie instytucje pszczelarskie, zamiast walczyć i doprowadzić do zniesienia tych oprysków, to zaczynają wymyślać zupełnie absurdalne projekty typu wsadzimy więcej kwiatków, to będzie więcej pszczół. Na Zachodzie już opracowano sztuczne pszczoły, a w Chinach robotników, którzy chodzą po sadach i zapylają owoce, te kwiaty, żeby jakiekolwiek owoce urodziły się na jesień. Otóż
To samo i nas czeka. Firma Monsanto już 20 lat wcześniej zaczęła produkcję nad drzewami, które są odporne na aluminium. Jak wiadomo, aluminium normalnie nie występuje w luźnej formie w glebie, natomiast na skutek stosowania tych oprysków, które znajdują się ferromagnetyki i aluminium, koncentracja aluminium w glebie wzrasta, no i drzewa zaczną umierać. To samo dzieje się z pszczołami. Jak wiadomo, pszczoła porusza się polem elektromagnetycznym. Jeżeli taka nanocząsteczka wpadnie na pszczołę, znaczy nawet na kwiat, a pszczoła wejdzie do kwiatu i się przyczepi do jej włosków, to zaburzy system orientacji przestrzennej. Jeżeli zaburzy system orientacji przestrzennej, to pszczoła wylatując z ula nigdy do niego nie powróci. Przypominam książkę 15-letni kapitan. Radzę sobie przeczytać, żeby przypomnieć, co się dzieje, jeżeli przy kompasie postawimy metal. Wiadomo, bo badania takie wykonuje m.in. Instytut Carnegie, że w tych śmieciach rzucanych na nasze głowy jest nie tylko aluminium, ale bor, bar, żelazo i tak dalej. No i w ten sposób właśnie pszczoły wylatując, wyczerpując swój materiał energetyczny, czyli paliwo, gdzieś tam padają i umierają. Na metrze kwadratowym trawy może być kilkanaście pszczół padniętych i tak ich nie znajdziemy, bo się skryją pod liśćmi. A nikt nie szuka po łąkach, ile tam pszczół padło. Więc jest to typowa, te wszystkie konkursy, te wszystkie próby zwalania winy na pestycydy, jest to typowa fałszywa flaga, która ma znieść odium z wojska i oczywiście z koncernów przemysłu wojskowego. A Polacy dają się nabierać na tak proste sprawy. Pestycydy i herbicydy były stosowane już w latach 60. i 70. i żadne pszczoły nie znikały. Od pewnego czasu słyszymy ciągłe przypominanie nam, że powinny w Polsce powstać bazy amerykańskie. Uzasadnienia żadnego się nie podaje, bo jeżeli sprawdzimy na stronach Instytutu Szwedzkiego, to armia sowiecka zmalała, przepraszam, rosyjska, zmalała już w tej chwili do 200, tam chyba 48 tysięcy, a wydatki, które ponosi Rosja na wojsko, stanowią 10 czy 8% tego, co wydają Stany Zjednoczone. Czyli nie ma żadnego uzasadnienia, żeby armia rosyjska komukolwiek zagrażała. To jest tylko humbug, który się wrzuca Polakom, żeby podnieść wydatki na wojsko. Proszę sobie przypomnieć, że jeden z największych teoretyków wojskowości, generał Clausewitz, już 100 ponad lat temu podał, że jeżeli dane państwo wydaje więcej niż 0,5% na wojsko w czasie pokoju, to w ciągu roku, najdalej kilku lat, musi zbankrutować. Na wojsko, jeżeli się wyda więcej niż 1 czy 1,5%, to musi się wywołać wojnę w ciągu kilkunastu miesięcy. A my już od 30 lat wydajemy prawie 2% na wojsko i żadnych efektów tego nie mamy. Nasze wojsko, jako wojsko zawodowe, praktycznie jest czymś w rodzaju bodyguard, czyli ochrony osobistej rządu, ewentualnie najemników wykorzystywanych do różnych akcji w Pentagonie. Przypomnę tutaj sprawę II wojny światowej. Nam się mówi, że na Polskę napadli Niemcy, a 17 września Sowieci. A to nieprawda. Na Polskę napadła koalicja, bo oprócz Sowietów, Niemców, byli jeszcze Czesi i Słowacy. Dywizje słowackie szły na Lwów. Już 12 września znalazły się pod Lwowem, o czym pisze generał Langer, obrońca Lwowa. Już 12 września zaczęło brakować amunicji. O tym w polskich podręcznikach ani słowa nie ma. Czyli powstała moda, żeby napaści na państwo X dokonała koalicja Y.
bo w ten czas rozmywa się odpowiedzialność. Jest to typowy przykład zastosowania cywilizacji azjatyckich, turańskiej w praktyce. Nie ma jednego odpowiedzialnego, tylko rozmywa się to na ileś tam grup. To samo wprowadzono w kościele katolickim, tym nowomodny, w 90 roku, kiedy nie ma już prymasa jako decydującego, tylko jest kolegium kardynałów. Tak jak dawniej było kolegium partyjne, czy komitet partyjny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Armia amerykańska, zakładając swoje bazy, powoduje powstanie terenów eksterytorialnych. Mamy przykład już zachowania się tych żołnierzy, kiedy to przed kilku laty, w czasie rzekomo przyjaznej wizyty niszczycieli amerykańskich do Gdyni, doszło do użycia ciężkiego karabinu maszynowego przez jakiegoś tam majtka. Już sam problem, że ciężki karabin maszynowy ma ostrą amunicję w czasie wizyty pokojowej do przyjaznego, rzekomo najlepszego sojusznika, jest co najmniej dziwnym, że budzi zdziwienie dość duże, bo niby czego się oni to spodziewali. Otóż podaje się nam, że koszt budowy tego fortu, czyli tej bazy amerykańskiej, będzie wynosił około 4,5 miliarda dolarów. No to jest prawie tyle, co się wydaje na służbę zdrowia w okresie kilku miesięcy. I w tym kontekście należy rozpatrzyć zakup tych 16 rakiet Patriot. 16 rakiet Patriot nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla obronności Polski, ale dla obronności bazy amerykańskiej oczywiście tak, to wystarczy, ale za to będziemy musieli znowu zapłacić tam parę miliardów. Czy ten koszt jest ewidentny do zysków, jakie my uzyskamy? Nie wiem, bo takich opracowań nie podano, ale podam, że w 1991 roku MON zakupił jakieś tam rakiety od firmy izraelskiej, która dopiero powstawała, wydał ponad 100 milionów dolarów, a okazało się, że te rakiety działają tylko jak świeci słońce. Jak jest niebo pochmurne, to one już niestety nie działają. Bo na tej zasadzie, że w Izraelu zawsze świeci, więc nie ma problemów. Ktoś to zakupił, ale oczywiście winnych nie ma. Tylko okradziono najpierw społeczeństwo z tych 100 milionów dolarów. Dodatkowo na terenach poligonów amerykańskich będą oczywiście amerykańskie czołgi. Amerykańskie czołgi mają pancerze ze zubożonego uranu, tak samo strzelają pociskami ze zubożonego uranu. Ten uran jest po pierwsze łatwopalny, po drugie się rozsypuje, także w czasie po wystrzeleniu tego pocisku ten pył radioaktywny może się przemieszczać nawet do 20 i ponad kilometrów. Oczywiście będzie on wdychany przez ludność. Mamy doświadczenie z Faludży, gdzie stosowali Amerykanie właśnie pociski zubożonego uranu i mamy olbrzymi wzrost zachorowań na nowotwory, jak i wady wrodzone u dzieci. Musimy się więc z tym liczyć także w sąsiedztwie naszych poligonów. Dla przypomnienia, czy dla wskazania, że to jest istotna sprawa, Gazeta Warszawska mojego artykułu, o który najpierw prosiła, już wydrukować nie chciała, twierdząc, że to nie jest w ich interesie. No to Państwo musicie sami zrozumieć, czyj interes oni reprezentują. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że my nie mamy służby zdrowia przygotowanej do badań czy do opieki nad takimi chorymi. Według danych przed kilku laty koszt wykrycia jednego nowotworu to jest 20 tysięcy złotych, a koszt leczenia roczny to jest ponad 200 tysięcy złotych. Liczba chorych na nowotwory, która jeszcze 20 lat temu wynosiła około 100 tysięcy, obecnie wzrosła do prawie 200 tysięcy. Czyli to jest depopulacja. Za wszystko musimy płacić. No a tych pieniędzy nie ma, bo handel nasz i cały przemysł został przejęty przez firmy zachodnie. Nie ma żadnego banku polskiego, wszystko zostało przejęte przez firmy zachodnie. Ileś tam miliardów opuszcza kraj. I w tym aspekcie należy spojrzeć na tak zwany strajk nauczycieli. Bo jeżeli
zmusza się ludzi do prowadzenia strajku w kraju, w którym powinny być zachowane stałe proporcje wynagrodzenia, adekwatne do wprowadzonych spadków wartości pieniądza, no to kto za to odpowiada, jeżeli nie rząd? Przecież nikt tego rządu nie zmusza do tego, żeby rządził. U nas nie ma przymusu bycia ministrem. To dlaczego tacy nieudatnicy, jak to mówi Ziuk, Piłsudski, Ginet-Szelman, muszą akurat występować jako ministrowie? Jeżeli oni nie mają odpowiedniej wiedzy, a chcą tylko grać rolę według scenariusza City of London Corporation, no to przecież robią to na własne życzenie. Mogą się zająć czymś, do czego by byli lepiej predysponowani. W Polsce natomiast widać wyraźnie w ciągu ostatnich 20 lat, że większość ministrów to są sami nieudacznicy. Proszę zajrzeć do gazet na początku tych przemian, kiedy to pisano wyraźnie, że pielęgniarek mamy tyle, lekarzy mamy tyle, tam innych specjalizacji tyle, to i tyle i musimy zwiększyć edukację, bo poziom jest liczba jest za mała. Już mniej więcej pod koniec lat 90. na przykład w takim województwie śląskim więcej chirurgów umierało niż nowych tworzono. No to jest oczywistym, że w pewnym momencie zabraknie odpowiedniej liczby lekarzy. Limity przyjęć do wyższych szkół medycznych tworzy ministerstwo. To, przepraszam, nie umieją obliczyć, jaki jest naturalny ubytek, ile trzeba nowych osób przyjąć na studia, żeby ten ubytek wypełnić. Zresztą to nie jest takie trudne. Okazuje się, że to przekracza możliwości intelektualne ministerstwa.